1937 roku znana pisarka kanadyjska Lucy Montgomery, no, znana z tego przede wszystkim, że napisała Anię z Zielonego Wzgórza i potem cały cykl naszych jej przygód, napisała taką oto książkę Jana ze Wzgórza Latarni, czyli faktycznie Janka ze Wzgórza Latarni. Otóż Lucy Montgomery właśnie wtedy, w 1937 roku zapewne, zwróciła swoją uwagę na problem, jaki czasami powstaje, jeżeli chodzi o dzieci żyjące w rodzinach, które są rozdzielone, gdzie tato i mama mieszkają osobno. I zdarza się wtedy najczęściej, że takie dzieci mieszkają z mamą. Jeszcze dodatkowo może z jakąś babcią, prawda? I pisarka zauważyła zapewne, że wówczas te dzieci są oddzielone od ojców i w nieprawidłowych stosunkach z nimi. Bo w domu niestety bardzo często im się wmawia, że tato, którego nie znają, po prostu te dzieci, bo on mieszka gdzieś osobno, że ten tato jest po prostu niedobry, że jest zły, że jest złośliwy, że dokuczał, powiedzmy sobie, mamie i że lepiej po prostu z takim tatą się w ogóle nie kontaktować, bo po prostu byłoby to traktowane jako nielojalność wobec mamy czy babci. No, jaka jest prawda w rzeczywistości, no to jest rzecz wtedy dla takiego dziecka oczywiście niejasna. Małe dziecko przyjmuje to, co mówią w domu, po prostu jako pewnik. Prawda? I ta książka właśnie opisuje taką historię, kiedy jest taka Janka, która ma zresztą dwoje imion, Janka, Wiktoria. W domu babci mamy nazywają ją Wiktoria. Tej dziewczynce do wieku 10 lat to w ogóle nic o tacie nie mówiono, że nawet żyje. Ona po prostu przyjęła, że tato nie żyje. Mało się interesowała w ogóle tatą. Uważała, że skoro ma fajną mamę, to po co właściwie jej jakiś tam tata? Ale w pewnym momencie dowiaduje się od swojej szkolnej koleżanki, bo chodziła do takiej żeńskiej szkoły tam w Kanadzie, w Toronto, że jej tato żyje. Ta koleżanka podsłuchała po prostu jakąś rozmowę dorosłych. No nasza Janka była szalenie tym zaskoczona i zdziwiona. Ale przyjęła dalej po prostu, no żyje to żyje, ale widocznie to był zły człowiek, skoro mama po prostu od niego odeszła. Ale w następnym roku od taty przyszedł list, którym ten tato zaprosił naszą Jankę do siebie na wyspę księcia Edwarda na całe 3-miesięczne wakacje. Nasza mała bohaterka, wówczas 11-letnia, nie chciała jechać do taty. No bo przecież słyszała, że tato jest niedobry, że dokuczał mamie. Prawda? A w ogóle ten list to był potraktowany, że to jest złośliwość. Że tato wcale nie kocha dziecka, tylko po prostu złośliwie, tak, na złość robi, żeby ją zabrać. I ona wcale nie chciała tam jechać do tego taty. Uważała, że tato jest po prostu niepotrzebny jej w ogóle. No ale ponieważ wujek, czyli brat jej mamy, a wtedy mężczyźni mieli dużo tam do powiedzenia oczywiście, powiedział, że musi jechać, no to ją wysłano. Chociaż babcia mówiła, żeby jej wcale tam nie puszczać. Babcia nie chciała, żeby ona tam była. I ona przyjechała do tego taty, na wyspę księcia Edwarda. Spotkała
najpierw jego siostrę, a następnego dnia przyjechał tato do niej. I co się okazało? Tato był zupełnie inny niż to, co jej mówiono w domu. Okazał się fajnym facetem. Wesołym, sympatycznym. Wcale nie złośliwym, ani nie złym. Janka spędziła tam 3 miesiące. I była bardzo zadowolona na tej wyspie księcia Edwarda, z którego pochodzi zresztą pisarka Lucy Montgomery. I wtedy, kiedy wróciła ta Janka do domu, to się przekonała, że to, co jej mówiono w domu na temat taty, to wcale niekoniecznie jest cała prawda. Okazało się, że owszem, mama odeszła od taty, ale nie dlatego, że on coś robił złego. Tylko po prostu z tego powodu, bo po 3 latach małżeństwa okazało się, że to już nie jest takie romantyczne, że tu trzeba utrzymywać dom, starać się, znosić czasami jakieś no, humory jedno i drugiego, prawda, męża czy żony. A babcia bez przerwy namawiała tą swoją córkę, czyli mamę Janki, żeby po prostu tatę Janki zostawiła i wróciła do niej, do babci. Bo babcia miała taki charakter, że po prostu chciała mieć pod ręką. No i pewnego dnia mama Janki, która miała wówczas 3 lata, zapytała męża, czy może pojechać do tej swojej mamy z wizytą. No to on powiedział, oczywiście, no, jak najbardziej, możesz. I ona pojechała. Ale kiedy się już tam znalazła u tej swojej mamy, czyli u babci Janki, to ta babcia zaczęła ją namawiać, żeby już nie wracała do męża. A ta mama po prostu, powiedzmy sobie, nie miała może zbyt silnego charakteru i słuchała to, co jej babcia, czyli jej mama mówiła. I napisała do taty, że ona już nie wróci. Nie miała żadnych specjalnych pretensji do niego, ani nic takiego. Ale po prostu, żeby słuchać się swojej babci czy mamy, może dla świętego spokoju, no po prostu podeszła od taty Janki. I tak już później było. No a że Jance później nie mówiono nic o ojcu, no to tak specjalnie po prostu, bo gdyby się dowiadywała coś, że ma jakiegoś tatę i że ten tato jest fajny, no to jeszcze by chciała się z nim spotkać. A po co? Niech się nie spotyka. Babcia uważała, że to nie warto, żeby ona się spotykała z tatą, że babcia chciała mieć wszystkich dla siebie. I swoją córkę, i swoją wnuczkę. A nie tam, żeby jakiś tato po prostu spędzał z dzieckiem czas i czegoś uczył i dowiadywał. Babcia chciała mieć monopol po prostu na wszystko. No ale Janka, jak mówiłem, dowiedziała się po pierwszym pobycie, że tato jest fajny. I następnego roku powiedziała, że chce pojechać znowu tam do taty z wizytą. Babcia starała się ją przekonać, żeby nie jechała. Powiedziała, że jej nawet wycieczkę zorganizuje, bardzo atrakcyjną, do Europy, do Anglii. Ale Janka powiedziała, że absolutnie nie ma zamiaru nigdzie jechać do Anglii. Chce spędzić czas z tatą, bo tato jest fajny i ciekawy. No i rzeczywiście pojechała. Janka zdobyła się już na pewną niezależność, już jako 12-latka czy 13-latka. Wiedziała, że to, co jej mówią w domu, to niekoniecznie jest cała prawda. Wiedziała, że tato jest inny. I wiedziała, że powinna z tatą przebywać jak najwięcej, ile tylko będzie mogła. Ponieważ dużo od niego korzysta. Rzeczy, które przedtem się wydawały jej męczące i trudne, na przykład nauka w szkole, po tym jak tato jej objaśnił różne rzeczy, w następnym roku szły już jej o wiele lepiej. Krótko mówiąc, Janka odzyskała swojego tatę. No, co było na końcu, nie będę opowiadał, bo to jest wszystko w książce do przeczytania. W każdym razie tę książkę Lucy Maud Montgomery napisała po to, żeby zwrócić uwagę rodzicom, którzy odstręczają swoje dzieci od ojców, że to jest bardzo niedobre, a z kolei do tych dzieci przesłanie jest takie, że powinny wziąć sprawy w swoje ręce
i nawiązać kontakt ze swoimi ojcami i same się przekonać, jacy ci ojcowie są naprawdę i czy są rzeczywiście im absolutnie niepotrzebni. A może są potrzebni? Ciekawy jestem, co Helson po przeczytaniu tej właśnie książki sobie myśli i czy wyciągnie z niej jakieś wnioski.